Hej, witajcie, z tej strony Kira, to jest kolejny odcinek z Skyrima. I ostatnio brutalnie dostawca pizzy mi, można powiedzieć, przerwał nagranie. Znaczy właściwie to ja byłem zmuszony do przerwania nagrania przez to. I teraz będziemy sobie kontynuować. Tutaj mamy teraz zadanie, próbę honoru. Musimy ten fragment czegoś tam odzyskać. Tutaj mamy jakąś dźwignię, więc sobie ją uruchommy. O, fajnie, zamknęło mnie. Nie, to chyba... Wow. Zablokowana jest. I spójrz, w co udało ci się wpakować. Ale nie przejmuj się. Znajdę przełącznik. Ty, gość, to już coś biegnie. Czas umierać, psie. Wiedzieliśmy, że się tu zjawisz. Wow. Niezła akcja. Się tu rozkręca. Które to? To bez znaczenia. Musi zginąć, jeśli nosi tę zbroję. Wspaniale. Będzie opowiadać o twojej śmierci. Nikt z was nie przeżyje, żeby o tym opowiedzieć. O, zabijesz ich. Zabijesz wszystkich. Wow, on się wilkołaka zmienia. O. Myślałem, że go zgniotą, szczerze mówiąc. A to proszę, jakie rzeczy się dzieją. Jep, zabił wszystkich. Co, ucieknie? Skliczował się może. Ej, gościu, ja chciałbym jeszcze wyjść, no. Bo mi się tu dźwignie. O. Zajebiście, teraz mogę sobie ich nawet obrabować. Ciekawe, czy on tam... Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Skądże, to było normalne. To błogosławieństwo zesłane na część z nas. Możemy być jak dzikie bestie, przerażający. Ach nie, tylko członkowie kręgu posiadają krew bestii. Dowiedź swego honoru, by zostać towarzyszem. No, właśnie to robię, kurde. A nie w horyzont. Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze są tu draugry, którymi należy się martwić. Spoczko. Sobie tych twoich... te twoje ofiary obrabuję najpierw. Potem się udamy dalej. Wiem, że... Znaczy... Bo ogólnie w Skyrimie można być, prawda, wampirem wilkołakiem, no nie? Na przykład... wampir ma to, że tam chyba w dzień nie może przebywać, coś tam już nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Srebrny miecz, obrażenia 9, moja broń ma ile? Także 9, ale to ma ciężar 10, a to ma ciężar 7. I sobie to wezmę, ponieważ to mi się bardziej podoba. I sobie ten cesarskie ścierwo usuniemy. Dodamy sobie to do ulubionych oraz to pod jedynkę i zajebiście. To jest wielki miecz, bla bla bla, to jest to samo. No, dobra, dobra, ty mnie nie interesujesz w tej chwili. No to chyba wszystko. Na szczęście się uwolniliśmy. I tak. Nie pamiętam dokładnie, jakie są tam zalety, jakie są wady bycia wilkołakiem czy tam wampirem. Bo jak mówiłem, grałem to kilka miesięcy temu, jak nie rok temu, bo dokładnie sam nawet nie wiem, kiedy ja grałem w to. Ale grałem w to na pewno, tego jestem pewien stuprocentowo. I wtedy chyba to jeszcze pamiętałem. Złoto zawsze nigdy za wiele. Chyba idę w dobrym kierunku, prawda? Sztabki żelazne? Nie będę takiego syfu brał. Takie coś można łatwo kupić, a zbieranie tego potem tylko mi obciąży. Ja sobie może wyciągnę broń, bo... sobie zobaczymy ten miecz. O, no od razu lepiej wygląda niż to tamte cesarskie coś. To zdecydowanie. Dobrze. To mnie też nie interesuje. A tu co prawda jest topór, który jest lepszy. Ale dobra, no sobie z tym mieczem na razie będę chodził. Mógłbym oczywiście iść wszystko, że okej, tu statystyki, same najlepsze statystyki mają być, ale ja jestem też osobą, która... znaczy, wiadomo, statystyki tam gdzieś tam wyżej górują zawsze, bo to jest oczywiste raczej. Ale jeżeli chodzi o wygląd, który też jest istotną rzeczą, to... jak najbardziej też biorę pod uwagę.
Kurde, miało być te draugry, a tu pusto jest. Widzisz, Farkas? Oszukałeś mnie. Do dupy! Sorry, zwracam honor, ja się wróciłem. Ja pierdzielę. To jest tak właśnie, jak się w środku akcji kończy odcinek, jak poprzednio właśnie było pizza i tak dalej. Ja się, zajebisty ze mnie człowiek, wróciłem z powrotem. Się dziwię, że nie ma przeciwników, kurde. Dopiero się o tym skapnąłem. Dobra, nie było tematu, idziemy dalej po prostu. Dobrze. Tu są... Chwila, bo tu też jest jakaś dźwignia, ja już tu nie ogarniam, ale... Ta jest zablokowana. Chwila, bo jeszcze tu jest pokój obok, ja w tym... A, w tym się wtedy zamknąłem, spoko. Dobra, już ogarniam, mniej więcej. Ale ta też jest zablokowana. To pójdźmy dalej, bo tu jest korytarz. Wow! Czekaj, gościu, kurde. Wow, Farkas ich gniecie tu nieźle. Dawaj, jeszcze mój miecz muszę przetestować. Jep, starczy. O, i finisher się jeszcze załączył, no to ładnie. Dobrze. Gites, sobie zbrudziłem już miecz. Taki chrzest przeszedłem. O, jakiś amulet. O, 15 do retoryki. To się może przydać. Strzały też sobie wezmę. Się mogą przydać. Co tu jeszcze? Chwila, bo ten drugi gość, a tam dopiero zginął. Się go tak wymiotło. Do przodu. No i to tyle, prawda? Nic wielkiego tu nie ma. A tu właśnie ten miecz ma dodatkowy bonus dla nieumarłych. Stole w HN23, a mój ma... Pa 23, ciężar 4. No, dobra. Nie ma co. A tu co jest? O, złoto. Coś tam. A tu się jeszcze zwolni ten pewnie. A nie. Myślałem, że tu się jakiś mechanizm uwolni, jak to zbiorę. Ale jak widać, chyba nie. Dobrze. Sobie łuk ustawię. Wolę mieć taką pewność, że zawsze na dystans mogę kogoś zaatakować. Ciekawe, czy to znajdziemy tu, bo ja, jak mówiłem, nie robiłem tych tutaj questów z towarzyszy. Więc na szczęście nie robiłem, bo tak to bym miał mniej fanu z tego wszystkiego teraz. A tak to przynajmniej nie wiem, co się tu za bardzo stanie. No, zniszczone. Wow, no nie, kurde. Ja i moje ciche akcje to po prostu epickość. Kurde, przydałoby się to zwolnienie, bo ciężko się trochę czasami wycelować, nawet tak blisko jest. Dobra, tam jeszcze ktoś był. Ja go namierzę. Jest, dobra. Okradamy i idziemy. A tutaj... O, A to pewnie jest... To pewnie jest gorszy, no bo to ma 32, mój ma... Jezu, nie, to nie ma co. Myślałem, że już lepszy pancerz mam, ale nie. Będziemy to wszystko okradać, bo tym kasa się przyda. Oj, mamy nowicjusza, no to raczej nie powinno pójść źle. Jak ja miałem wtedy, nie wiem czy pamiętacie, jak ten łuk sobie wziąłem tam od towarzyszy, to po prostu tam zamek był eksperta chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No to otworzyłem go chyba za pierwszym razem. A nie, może jeden wytrych chyba złamałem, to za drugim razem w takim razie. Więc w miarę dobrze. No to też kwestia niekiedy szczęścia jest oczywiście. O, tutaj jest jakaś dźwignia. To pociągnijmy. Sugestywnie. Tutaj jeszcze poeksplorujemy, że jakiś fajny ludzik się znajdzie. Wow. Jakieś zwłoki. Ja tego nie zabiłem akurat chyba, prawda? Czyżbym tam był? Chyba. Chociaż nie wiem sam. Nie, bo tam są...
Chwila, zobaczymy. Tu są w ogóle rzeczy różne, patrzcie, żyjemy tą minutę, nie byłoby za fajnie. Dobrze jest tutaj wszystko patrzeć. Złoto porozrzucane jest. A tam są jakieś drzwi jeszcze. Chyba, że właśnie tutaj mam iść. Ale nie wiem. Wolę być wszędzie. Oj, właśnie tak myślałem, że ten gość wstanie, no. No, no to gites. Jeszcze ktoś chce wstać? Bo te, co wstają, wydają mi się często takie trochę bardziej, jakby to powiedzieć, mniej zgniłe, nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na przykład ten powinien wstać jeszcze, moim zdaniem. Ale jak widać nie, może mu się nie chce. Jak nie, to nie. Dla mnie w sumie lepiej nawet. Wstajesz? Potem mnie nie przestraszył, kurde. O Jezu, ja się zapuściłem w jakieś miejsce dziwne. Wow. Jakiś facet przyszedł, o co chodzi? O, poziom wbiłem. Dobra, trzeba wyciągnąć miecz i tarczę, bo to będzie tutaj przydatniejsze chyba. Farkas tutaj nieźle sieka, to trzeba przyznać, jest przydatny w miarę. W tym miejscu. No to gites, a sobie może save, bo nigdy nie wiadomo. I awans mamy, więc to też wypadałoby zrobić. No to teraz w zdrowie, bo ostatnio była kondycja. No to dajemy. Ostatnio dałem, pamiętam, jeden talent do ciężkiego pancerza. Może włócznictwem coś zainwestował, kto wie. Mamy tutaj jednego pancernika. O Jezu, co ja zrobiłem? Chyba do... Mógłbym do broni jednoręcznej albo do włócznictwa dać. Czego będę częściej używał? To zależy od miejsca, bo na przykład w zamkniętym pomieszczeniu to łuku raczej mniej, no nie, ale... Zobaczmy, co my tu mamy. Silniejsze napięcie. A miecz jednoręczny? Fechmistrz. Dobra, na razie damy sobie łuk. Potem sobie tam jeszcze w jednoręczną zainwestuję. Wybaczcie, zaraz wracam. Chwila. Cześć, słuchajcie, jestem już z powrotem. Pewnie teraz się zastanawiacie, o co chodzi. Więc słuchajcie, miałem wtedy cięcie, teraz jak widzieliście przed chwilą. Się tam ktoś do mnie dobijał i dalej sobie nagrywałem, prawda? Robiłem to przez pewien czas. Jednak w pewnym momencie grałem, komentowałem sobie wszystko ładnie i no, Skyrim mi się wyłączył, nie wiadomo czemu, po prostu mi się wyłączył, tak po prostu. I całe nagranie po tej przerwie, co teraz widzieliście przed chwilą, no to się skraszowało, po prostu jakby plik został uszkodzony i no nic z tego. I teraz muszę nagrywać bez tamtego, co już tam udało mi się zrobić. Więc muszę was jednocześnie przeprosić i jednocześnie wytłumaczę, co zrobiłem, ale nie było jakoś tak bardzo tego dużo, bo już śpieszę z tłumaczeniem. Miałem wtedy poziom trzeci, teraz mam prawie piąty, czwarty i prawie piąty. Więc tutaj jeden poziom się przeskoczył. Jednak co zrobiłem? Mieliśmy odzyskać w queście ten fragment Utrada, tej broni, coś tam, jakiś tam fragment dla towarzyszy. Więc odzyskałem tam, byłem w krypcie, gdzie poznałem słowo mocy, tym słowem mocy, no krzyk po prostu. I był to ognisty oddech. Było tam trochę draugrów, trochę ich pozabijałem. Z tej krypty wróciłem, poszedłem do towarzyszy, czyli wiadomo, tam do ich tej siedziby tutaj. I zebrali się w takim małym kółeczku po kilka osób po prostu i przyjęli mnie w swoje szeregi jako towarzysz. I jeszcze tak, zaraz tylko dojdę tutaj do nich, to jest właśnie ich siedziba, to zresztą wiadomo. Poszedłem sobie tutaj. Tutaj sobie przyszedłem, tak. No właśnie, i tutaj w tym miejscu dokładnie oni stali i tutaj była krótka gadka szmatka i przyjęli mnie w swoje szeregi.
I następnie od któregoś z nich wziąłem kolejnego questa, czyli rodzinną pamiątkę, i w tym questie musimy odzyskać jakiś żelazny topór bojowy z jakiejś tam rozpadliny, bla bla bla. No i to w sumie tyle. W sumie tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które zrobiłem, których tutaj nie było, nie ma teraz zarejestrowanych w nagraniu przez to, że mi się popsuło. Mam nadzieję, że coś takiego się już nie powtórzy. No i no i to chyba tyle. A poza tym to jeszcze dostałem, kupiłem sobie nową tarczę, która jest chyba o 2 punkty lepsza od poprzedniej. Oraz mam nowy miecz, który wziąłem sobie od tutaj ich tego kowala, tego Eurlunda chyba, chyba tak się nazywa. Po prostu wykuł mi miecz, który też jest trochę lepszy od poprzedniego. No i to w sumie chyba tyle. Tam chyba ostatnio poszedłem w zdrowie, czy tą kondycję, z której z tych dwóch. I ulepszyłem prawdopodobnie... czekajcie, co? Zaraz zobaczymy. Nie, to nie... To nie... Nie wiem, coś ulepszyłem, tylko kurczę nie pamiętam teraz co właśnie. Może to była broń jednoręczna? Może to była broń jednoręczna, już sam nie. No, albo to była broń jednoręczna, albo łucznictwo, albo ciężki pancerz, bo w te rzeczy na razie idę, więc no, do dużo się nie stało, więc spokojnie lecimy sobie dalej. Teraz mamy właśnie tą, tego questa pamiątka, rodzinną pamiątkę, więc sobie czarny głos i tak dalej sobie na razie, wiadomo, olewamy i zrobimy to właśnie, co teraz dostałem od jednego z towarzyszy. W tym celu musimy się udać właśnie tutaj, w kopcu pylarza. Właśnie to jest ten ostatni, tu właśnie tutaj ostatnio byłem, gdzie mi się nagranie popsuło, więc sobie tutaj zrobimy szybką podróż. No i kurde, szkoda, że tak się stało, no ale jakoś dużo tego specjalnie nie było, tam już byliśmy przy końcu prawie. Załatwiłem kilka draugrów, poznałem ten krzyk właśnie, jak mówiłem, i nic się takiego nie stało. Teraz tylko właśnie będziemy szli do kolejnego questa. Będzie tu właśnie trzeba zabić, kurczę, jakiegoś smoka w końcu, bo mam ten jeden krzyk i potrzebuję jednej smoczej duszy, żeby to aktywować. I... O, mamuty, no to wolę się im nie narażać. I właśnie nie jestem do końca pewien, czy smoki, jak już mówiłem wcześniej, latają od początku Skyrima, czy po prostu muszę zrobić tam ten quest kampanijny, w którym trzeba zabić smoka. Sam się pierwszy raz zabija smoka. No i myślę, że będę po prostu musiał poświęcić jeden odcinek na zrobienie trochę tej kampanii. Tylko to będzie właśnie trzeba chyba najpierw się udać do czarnych głazu w tym celu. Ponieważ chyba właśnie po tym jakoś tam będzie ta krótka misja, gdzieś tam zabija smoka z kilkoma osobami tam z białej grani. Ale to pewnie wiecie. Więc może to w następnym odcinku zrobię, zobaczymy, nie wiem. Ale już przydałoby się mieć możliwość zabijania smoków, to będzie też przy okazji urozmaicenie też rozgrywki, więc jak najlepiej to, jak najszybciej to aktywować jest najlepszym sposobem. Trochę góry się pojawiły. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś specjalnie trudne miejsce, do którego aktualnie zmierzamy. What the fuck? Czy ten mamut właśnie latał? Albo mi się coś wydawało? Nie wiem. Dobrze. O Jezu, nie chcę wyciągać broni. Dobrze. Coś odkryłem. O, tu jest... Pamiętam to miejsce, to jest to fajne drzewo. Bardzo ładne zresztą. Ile jeszcze mamy tej drogi przed sobą? O, jeszcze trochę, myślałem, że jestem bliżej. O, i znowu ustawiłem ten znacznik.
to teraz odznaczyć. Tak, dobrze. Jeszcze trochę tej drogi jest, kurczę. Ja myślałem, że się zbliżam. No, kondycja, kurczę, szybko się kończy. Jednak z życia też będę musiał, kurczę, zainwestować, bo później będę miał pewnie taki problem przy trudniejszych przeciwnikach, że będę miał mało mikstur. No to jest taka moja trochę bolączka w tego typu grach, ogólnie w RPG-ach, ale też w MMO i tak dalej, że często zapominam kupywać odpowiednią ilość mikstur leczniczych. Albo też po prostu handlarze nie mają tego za dużo jakoś. W Skyrimie tak jest często właśnie. I po prostu mi zawsze ich jakoś tam gdzieś tam po drodze brakuje i potem mam jakichś ciężkich przeciwników i brakuje mi tych mikstur i ciężko jest coś przejść. No kurde, tu jest góra. Teraz właśnie jak ją obejść? Jakoś to chyba tutaj jak dołem, bo górą raczej nie będę się fatygował. Oj, jakieś wilki zbliżałem. Na razie sobie gram na nocy, co tam, nie będę włączał dnia. Tak na spontanie, co jest, to akurat będę na tym grał. Nie, ja muszę tą górę przechodzić serio tak naokoło? Nie mogę tego jakoś... Ojeny. Jakoś sprytnie obejść? A, to jest w ogóle ścieżka. Może ona mnie zaprowadzi tam, gdzie chcę dojść. Fajnie byłoby mieć konia w ogóle, zawsze to jakiś szybszy środek transportu by był. Właśnie w Mrocznym Bractwie wiem, że się później dostawało, ale to tak nie było to też tak szybko. Trzeba było tam trochę porobić rzeczy. No nie, ta ścieżka raczej prowadzi trochę w innym kierunku niż ja aktualnie zmierzam. Trzeba sobie tu jakoś trochę na skróty chyba pójść w miarę możliwości. No, mogę oczywiście maszować sytuacją na tych górach, ale no, to może być trochę upierdliwe. Dla upartego mogłoby się udać, ale mi się nie chce. Chociaż jakąś górą muszę przejść, bo w takie miejsca właśnie, gdzie jest gdzieś już blisko i jest jakaś góra, nie wiadomo jak dojść, to jest upierdliwa sprawa, przyznaję. No, jakieś ludzie, jacyś ludzie tu są, słyszę przynajmniej. No, jeszcze trochę, może mi się uda. O, może nie będę musiał się fatygować od szukaniem jakiejś ścieżki naokoło. Po prostu przejdę sobie trochę górą. No, come on. Dobra. Przeszedłem. Teraz powinno być już z górki. Myślę, że już nie będzie problemów z dojściem tam. Tam się coś pali. Udało się. Hehehehe. Kto dobrze. Wow! Co jest? Kto? Jakaś osoba tu jest. No wiesz, zapiszemy grę i sprzedamy ci headshota, takiego soczystego. Wow, nie umarłaś. Dobra. I mag, kurczę, się trafił. Z magami trzeba uważać, bo tutaj jak przyspamią niektórymi czarami, to może być ostro. Ale dobra, niedługo piąty poziom, więc myślę, że tutaj uda mi się pewnie go wbić. Zależy, co tutaj mnie czeka. Musimy odzyskać jakiś topór, wiadomo, a znając Skyrima, tak szybko się to jakoś nie stanie. No, come on, jeszcze trochę, dobra. Muszę, kurczę, oszczędzać życie, bo mikstur też chyba nie mam jakoś specjalnie dużo. No, zobaczymy. Coś tu jest. Wow, pułapka.
Czyli zaczynają się jakieś ciekawe pułapki. Ale miałem farta i sam na nią nie naszedłem. Dobra. To chyba nie była pułapka, mam nadzieję. O, kolejny szkielet. Witam. Dobrze, nic ciekawego nie ma. U. Aha. Dobre to było. Nie, ja to właśnie zauważyłem, już tylko ta kość tak fajnie się potoczyła i tu uruchomiła. Ciekawie to wyglądało. O, szczur. Bum, nie macie. Zapiszmy sobie grę. Kolejny ten olej rozlany, to trzeba uważać. Tutaj ktoś mi coś podpali, ja się... Wow, magowie znowu. Kurde, serio? O nie. Ale mam awans. Dobrze, najpierw się uleczmy. Kurde. Nie wiem, czy teraz awansowanie to będzie dobry pomysł, ale zdrowie sobie ulepszę. I co do tego sobie ulepszę? Może łucznictwo, przy okazji, że w tej chwili strzelam. Okej, okay, to silniejsze napięcie. I teraz kurde, co zrobić, bo oni mnie tu trochę nieźle dojechali. Dobra, zapiszę w takim trochę dziwnym momencie, ale... Wow! Shit! Jak mnie zdjęła! Ale dobrze, że zapisałem przynajmniej. Miałem trochę za mało życia, żeby koksić, ale okej. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dajemy z miecza. Shit! Ale masakra. Mówiłem właśnie, magowie, kurde... Czasami naprawdę sprawiają problemy. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz zapiszę, bo teraz mam bardziej dogodny moment. Kurde! Za szybko, zdecydowanie za szybko mi to życie schodzi. No nie. Nie mam pojęcia, jak to rozegrać w ogóle. Myślałem, że będzie lekko. Nie, no co po co, no damy tutaj kilka magów, dla mnie to będzie idealne. Dobra, wiedziałem, umarłem. Chyba jednak z łuku muszę to jakoś zrobić, bo to nie wygląda ciekawie. Dobra, chwila. Gdzie ja w ogóle uciekam? Wow. Dawaj. Okej. Nie wiem, czy to jest dobry moment na zapisywanie, ale... Wow. Dawaj. Muszę cię zdjąć, uda mi się. No nie! Jeszcze mnie ze sztyletu chyba wyciągnęła. No chamstwo po prostu. No bez jaj. Trzeba to inaczej rozegrać. Zdecydowanie. Kurde! No! Nie mogę się przedostać przez nią. Dobra, spokojnie. Jakoś trzeba to zrobić. No nie, to już jest śmieszne po prostu. No serio, nie wiem, co mogę zrobić. No jeszcze kondycji nie ma, moja. Dobra, wszystkie mikstury, kondycje też. Oje, znowu zapisuję w dziwnym momencie, ale...
GTA. To zdecydowanie był dziwny moment na zapis. Ale trochę uciekłem, więc... Ja, chwila. No nie. To był zły moment na zapis, serio. O Boże. Nie mówcie mi, że teraz ja będę tu umierał cały czas. Nie no, mam chyba jakąś szansę na ucieczkę, ale... No właśnie. What the fuck? Co to było? Pułapka! To wszystko chce mnie zabić po prostu. Ja... No nie! Myślałem, że... Dobra, ona ma tu jakiś szeroki zasięg strasznie. Chciałem się wycofać do tyłu, bo do przodu to nie wiem, czy ja mam szansę. De facto, ja nacisnąłem. Wiecie co, ja chyba zaraz zrobię cięcie i po prostu jakoś ogarnę to, bo mi się to nie podoba, że... Mam w złym momencie zapis chyba. No, bez jaj. Okej, słuchajcie, jestem. Zaraz wam wytłumaczę, jak, co ja zrobiłem. Jak widzieliście, było cięcie, ponieważ miałem problem mały z tą osobą tutaj. Ale wiecie, jak to się stało? Po prostu odskoczyłem od zapisu, jak tutaj byłem właśnie. Poleciałem tutaj za to. Przeciwniczka poleciała, wpadła na tą pułapkę i ją po prostu zgniotło. Tak, no piękna śmierć po prostu dla niej, ale w sumie mnie ta pułapka uratowała, bo no ja byłem w opłakanej sytuacji. I na szczęście mi się udało już ogarnąć tą sprawę. Tylko teraz, kurczę, nie mam żadnych mikstur życia. O, dobra. Jakiś kuferek, ciekawy. Na czeladniku to nie ma problemu. Jakaś buława. Ona ma 14, a moja ma... Mój miecz ma 15. Dobrze. Chociaż w sumie nie, dobra, nie biorę, może sobie poradzę. Walnę save'a, bo tu warto w tym momencie. O, kolejna skrzynka. Ja chcę jakieś mikstury zdrowia, kurczę, proszę. Ja tu po prostu jestem w opłakanym stanie w tym momencie. I jak spotkam jeszcze kogoś silnego, to obawiam się, że mogę mieć kolejne problemy. A tu są magowie. Z magami, kurde, ciężko w tym momencie idzie tutaj. O, proszę, ktoś tam jest. Może teraz skradankowo, co wy na to? Może się uda. Chwila. Może jeszcze tu walnę save'a, bo nigdy nie wiadomo. Ciekawe, czy uda mi się zdjąć tą osobę jakby niezauważonym. Wow! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Może mnie nie zauważy. What the fuck? Dobrze. Spokojnie. O, udało się. Co to jest, kolejny? Dawaj, 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 dawaj. Muszę zdjąć przewoływacza. Dobra. Teraz wilk przynajmniej zniknął. Okej, udało się. Nie było tak źle nawet, popatrzcie. O, to w sumie jest kostur zombie. Wiecie, to mi się może przydać nawet. Bo ożywię martwe ciało, żeby przez tam ileś tam, nie, może niedługo, ale walczyło przynajmniej za mnie. Może mi się to przyda, kto wie. Na razie będę miał to przy sobie. Dobrze. Co my tu mamy? O, tu już jakieś... Wow, co? Serio? Pułapka. Dobra. To już słyszę jakieś słowo. Gdzieś w pobliżu, gdzieś słowo. Krzyk jest, no, do poznania, nowy. Zaraz zobaczymy. Złoto, ja chcę mikstury. Mikstury zdrowia. Szaty, ble, ble, ble.
To jest złoto, w tym momencie złoto jest takie średnie dla mnie. Dobrze, no to chyba musimy... O, tu jest jakiś kuferek jeszcze. Mistrz! Serio? Dobra, to ja sobie zapiszę. I spróbujmy to... No, no, właśnie wiadomo. Aj! Teraz ogarnąć trzeba właśnie, to ciekawe czy mi się uda. O! Pff, udało się. Dobra. No chyba fartem trochę. Lekki pancerz. No mnie lekki pancerz nie interesuje. O, ciekawy. Napełnia klejon duszy w takim momencie. To ma 11 obrażeń, no... Mój miecz ma więcej, więc może... Chociaż... Dobra, to wezmę przynajmniej, żeby sprzedać, prawda? A tego nie biorę. Tego nie biorę, ponieważ... Mimo, że jestem ten klejnot duszy i tak dalej, to... Będę na razie swoim mieczem się posługiwał. Jeżeli chodzi o taką broń... Na bliski dystans. Dobra. I drzwi. Wow, tam ktoś jest. Chwila, może uda się to ogarnąć bez zauważenia. Ups. Dobra, chyba mnie jeszcze jakoś specjalnie nie widzą. Skradanie wzrasta, proszę. Okej, pięknie. Aj, nie trafiłem. No, co ja robię w ogóle? No, jak się przesuwają. Ale dobra, nie mogę ich... Nie mogą mnie zauważyć, bo kurczę... Magowie tutaj są dosyć przykokrzeni jak na mnie w tej chwili. Dobra, pięknie. Jednego już zdjąłem. No i muszę się napinać łuk. A ja chwila, mam żelazne strzały w ogóle. Tu mogę sobie lepsze pewnie dać. Te mają 10, te mają 10. No dobra, no to tych mam więcej. To sobie te ustawię. Bach. I jeszcze. Ostateczny cios, jest i finisher, pięknie. Dobrze, udało mi się uporać z nimi bez, wiecie, bez bliskiego kontaktu. Wow, co to jest? Serio? Serio w takim momencie? Dobra, tam musi być, tam jest jakiś mag? Tego Atronacha... A nie, to był tylko Atronach Ognia, tak? A okej, to go pokonałem. Myślałem, że to był jakiś przywoływacz, ale to był na szczęście sam duch. No to Gites. Mamy słowo jeszcze. Najpierw je poznajmy. Piekło, ognisty oddech. Czy coś zaraz wyskoczy na mnie, czy nie? To jest ciekawe, ale dobra, najpierw sobie kufrę obczajmy. Tak. Okej, no to wszystko, co mnie interesuje. Magiczny katalizator. No, na razie się... Zaklinaniem też się pewnie pobawię. Alchemią może niespecjalnie, ale zaklinaniem tak, bo to jest interesujące. Można sobie jakoś fajnie zakląć broń i tak dalej. To jest fajne w tej grze akurat. Klejnot duszy. To właśnie do zaklinania oczywiście. Szkielet, dobrze. No, nie było tak źle w sumie, myślałem. A, chwila, bo tutaj coś... A, bo ja ten topór miałem wziąć. Dobra, spoko. To był z mojego questa przecież. Dobrze, i teraz do Skiora trzeba wrócić, czyli tam do towarzyszy. Tu pewnie gdzieś jest... O, jest właśnie łańcuch. Ametyst, lniane szmaty.
Bla 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 bla. Urna. No to też sobie weźmiemy. Sol ognia. I jakiś mechanizm. O. Granat. No takie pierdółki to są. Wiadomo. Jak to otworzyć? Teraz pytanie. Chyba nie jestem taki ślepy, że nie widzę, prawda? Wow. A, jest, dobra. Się tak schował z boku. Chyba już będziemy wychodzić stąd, prawda? Tak mi się wydaje. Złoto. A, tu tutaj był ten mak, już pamiętam wszystko. Czyli zaraz sobie stąd wyjdziemy. Dobra. Po prostu trafiliśmy na takie szybsze, takie skróty po prostu. Wow, wow, wow! Kamienie! Kurde, co ja robię? Co ja w ogóle robię? Myślałem, że tam skrzynka jest, dlatego tak się trochę zdezorientowałem. No dobra, już weszliśmy. A ja. Mamy noc. No, jakiś szkielet. O, nic, dobra. Czyli teraz do Skiora musimy wrócić, no to spoko, to teraz możemy sobie użyć szybkiego powrotu do Smoczej Przystani. I teraz trzeba, kurczę, ogarnąć też sprawę z miksturami może, jakoś tam, bo kurczę... Zawsze mi musi ich brakować i to nie jest fajne. Dobra, tak na skróty sobie pójdziemy, co tam. Trzeba szybko oddać questa, wziąć co swoje i tak dalej, i tak dalej. Weźmiemy sobie pewnie jakąś kolejną robotę przy okazji. Skiora. Pomóc ci w czymś? Udało mi się. Prosili nas o zachowanie najwyższej dyskrecji. Dopilnuję więc, żeby zguba do nich trafiła. Oto twoja część nagrody. O, złoto. No, dobra. Pa. Znowu, no dobra, u ciebie znowu pracę wezmę. Tak, mam dla ciebie coś specjalnego. Dawaj. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Wow. Jeszcze porozmawiamy. Proszę bardzo. Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią. Tam, gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. Okej. Spoczko. Więc mamy tak, srebrna ręka. Sorry, zrobiłem niechcący cięcie, jak patrzyłem godzinę i patrzę, że będę musiał tu niedługo kończyć, ale dobra, zaraz to zrobimy. Czyli jak mówię, musimy tutaj spotkać się nocą ze Skiorem, bla bla bla. To zrobimy sobie już następnym razem pewnie. I tak dalej, i tak dalej. Tylko patrzę, jeszcze on gdzieś tu idzie, więc zobaczymy, o co chodzi tutaj. A. Wciąż nie mogę pojąć, dlaczego Skior cię wpuścił. Mogłoby się wydarzyć. Może kiedyś wspólnie zapolujemy. Nie teraz. W podziemnej kuźni. A, okej. Okay. Czyli po prostu mamy oznaczony cel, że będziemy musieli po prostu w nocy iść. A obecnie mamy 11 rano, więc spoczko. Więc to tyle. Do następnego odcinka. Ja was już żegnam. Zrobimy sobie to następnym razem. Więc trzymajcie się, no i cześć.